Cześć moi kochani, dzisiaj mam dla Was filmik z kolejnym projektem Denko. Tym razem mam nadzieję uda mi się nagrać początek projektu Denko bez większego problemu. Jak widzieliście, pokazałam Wam torbę, w której mam produkty, które zużyłam przez maj i czerwiec i o których Wam teraz chciałabym pokrótce opowiedzieć. Zatem otwieram swoją magiczną torbę, jak słyszycie na pewno ten dźwięk, i będę Wam pokazywać wszystkie produkty po kolei. Znajdują się te produkty nie tylko do makijażu, ale również do pielęgnacji ciała, do mycia ciała, także różne tego typu produkty. Niektórych recenzje pojawiły się na moim blogu, niektórych nie. Dlatego tych, które recenzje się pojawiły, powiem tylko króciutko o nich, a tych, których recenzje się nie pojawiły, powiem troszkę więcej. Zaczynamy od balsamu antycelulitowego, już rozciętego. W moim poprzednim filmiku miałyście okazję zobaczyć, że wreszcie kupiłam swój balsam Cztery Pory Roku antycelulitowy, ale zanim pokazała się ta seria Ecodermin i była już tak szeroko dostępna, to musiałam czymś zastępować te balsamy i kupiłam balsam z Natural, z Ultrasoft, z Q10, zieloną herbatą, kofeiną i czymś, i tutaj jeszcze różnymi innymi składnikami. Ale tygrysia jeszcze jest trawa i to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten balsam, nie będę zbyt długo o nim mówić, ponieważ ja byłam z niego średnio zadowolona. On był bardzo rzadki. Ja lubię gęste balsamy, ponieważ jak mówiłam, ja mam skórę suchą i potrzebuję odpowiedniego nawilżenia. Także nie był zły, jeżeli ktoś nie potrzebuje takiego mocnego nawilżenia. Był bardzo tani, bo kosztował chyba 4,99, coś takiego. Także był tani, wydajny, można go było rozciąć, zużyć do końca. Niemniej jednak ja do niego nie wrócę, ponieważ zbyt rzadka była konsystencja. Kolejna rzecz to jest dezodorant z Lady Speed Stick. To jest ten dezodorant pH Active. Bardzo ładny zapach miał. Ten dezodorant bardzo mi się podobał, taki świeży, egzotyczny, ale nie na tyle nachalny, że jeżeli użyłyśmy dezodorant, nie mogłyśmy się poperfumować, bo zapach spod pach taki był silny. Także to było bardzo fajne. To jest zapach Fresh. Powiem szczerze, że tu jest napisane Fresh. Nie wiem, czy on występuje w innej wersji zapachowej, także w razie, gdy występował, to mówię, że to jest zapach Fresh. Bardzo dobry, dobrze chronił, wydajny. Ja go kupiłam w promocji, także nie był drogi, tylko nie pamiętam ceny. Bardzo, bardzo dobry dezodorant, ten z pH Active. W ogóle dezodoranty z Lady Speed Stick są bardzo dobre, ale ten naprawdę mogę polecić, dlatego go zostawiłam właśnie do projektu Denko, bo chciałam Wam o nim tak króciutko powiedzieć. I co jest fajne w tym dezodorancie? On ma kremową konsystencję, tak jak to w takim w sztywcie, tak, dezodorant, ale nie brudzi ubrań i jeżeli go nałożymy wcześniej, trochę poczekamy i zakładamy bluzkę, to naprawdę na ciemnych bluzkach mi się nic nie odbijało. Dobrze chronił przed poceniem, także bardzo fajny dezodorant. Nie podrażniał, to też jest ważne. Nie podrażniał i jeśli zastanawiacie się nad kupnem, to polecam. Kolejna rzecz to jest, kurczę, taka bardzo stara. Ja wiem, że już jej nie można dostać w Rossmanie. Chyba, bo ja szukałam. To był mgiełka spray do twarzy, mgiełka do twarzy z wyciągiem z aloesu. I ja to używałam codziennie wieczorem po myciu twarzy. Teraz chcę kupić wodę różaną, zobaczyć, jak woda różana się sprawdzi, ale gdybyście jeszcze miały gdzieś okazję spotkać ten spray, to polecam. Był naprawdę tani, kosztował około 8 zł i na długo mi wystarczył, także to jest bardzo, bardzo fajny. Ładnie odświeżał skórę i jak się go używało w ciągu dnia, żeby się troszkę ochłodzić, jak było gorąco, ale też jednocześnie na wieczorem przed położeniem kremu chciałam, żeby ten aloes mi tak troszkę tą skórę ukoił, bo ja mam skórę suchą na policzkach zwłaszcza, więc tu mi zależało, żeby mnie ukoiło i bardzo, bardzo fajnie działał ta mgiełka. Kolejna rzecz to jest balsam do ciała z Alterry i ja powiem szczerze, nie wiem, czy te balsamy są jeszcze dostępne. Wydaje mi się, że nie. Dlatego powiem tylko tak króciutko, że to było mleczko do ciała z brzoskwinią i liczy. Strasznie było słodkie i po 2 miesiącach codziennego użytkowania jednak troszeczkę ten zapach się okazał zbyt słodki. Ale balsam, to mleczko do ciała bardzo ładnie nawilżało, było wydajne. Można go, minus taki, że nie można go było postawić tak, bo się troszeczkę kiwał na boki, bo nie jest prosta tutaj ta nakrętka, więc jeszcze widzę, że tam go trochę zostało, no ale cóż, mówi się trudno. Bardzo dobry, ekologiczny, ładnie nawilżał skórę i zapach, to też było dla mnie ważne, że on przy aplikacji się trochę utrzymywał, ale na przykład następnego dnia, czy jak w nocy położyłam sobie rękę przy twarzy, to nie był na tyle nachalny, żeby po prostu mnie obudzić. Także jeśli gdzieś spotkacie jeszcze balsamy z Alterry w Rossmanie, akurat jego cena była śmieszna, tam chyba kosztował 2,99 czy 3,99. Także jeśli jeszcze gdzieś są, jeśli jeszcze gdzieś spotkacie i zastanawiacie się nad kupnem, to nie zastanawiajcie się. Bardzo dobry balsam. Tutaj woda brzozowa do włosów, która ma wzmacniać cebulki włosowe z firmy Gloria. Ja o niej robiłam recenzję na blogu, także nie będę się powtarzać. Niezła woda, ale moim zdaniem cebulek włosowych nie wzmocniła, także zużyłam opakowanie i myślę, że następnego nie kupię, ale nie jest to produkt jakiś taki niegodny polecenia. Może akurat u mnie nie zadziałało, być może u Was zadziała, też był bardzo tani, także warto wypróbować. Tutaj mamy jedwab do włosów z Biosilk, już jest zużyte opakowanie do końca. Powiem szczerze, że ja robiłam też jego recenzję na blogu. On u mnie ani szkody nie robi, ani nie pomaga, także to było moje przedostatnie opakowanie, teraz zużywam ostatnie i przerzucam się na olejek arganowy, także czekajcie na recenzję olejku arganowego. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem tego jedwabiu, nie, chyba, ja wiem, że teraz jest szał na olejek arganowy, wszyscy mówią, że on jest taki cudowny i wspaniały, nie wiem, jeszcze nie próbowałam, także nie mogę Wam tego polecić, jednak tego jedwabiu, no, niekoniecznie. Kolejne, od razu pokażę dwie rzeczy, to są pasty do zębów. Himalaya, o której już mówiłam, skończyła się, bardzo dobra pasta, to też mam oddzielny o niej filmik, także jeśli jesteście ciekawe, zapraszam do oglądania. Bardzo dobra pasta, na pewno kupię następne opakowanie. I pasta Aquafresh, czy Aquafresh, jakkolwiek to zwał. Bardzo dobra pasta, bardzo wydajna jest, ja ją uwielbiam, super odświeża oddech i jest naprawdę, to jest tania pasta, ale chyba moja ulubiona, ja do niej bardzo często wracam, dlatego tak stwierdziłam, że opowiem Wam pokrótce o niej, jeżeli zastanawiacie się nad jakąś, chcecie wypróbować nowej pasty, jeszcze tej nie próbowałyście, to tę polecam, Fresh and Minty, Keep Enamel Strong, także naprawdę ona u mnie utrzymywała efekt, który uzyskiwałam dzięki Himalai. Ta mi zatrzymywała krwawienie dziąseł, a ta pomagała utrzymać to krwawienie w ryzach. Kolejna rzecz to jest balsam, krem do rąk. Glicerynowy, bawełna, to jest zapach konwali, tu oczywiście, przepraszam, w bawełnie kawałek opakowania, to oczywiście rozcięty. Muszę powiedzieć, że to jest mój ukochany krem do rąk. Z 4 pór roku te kremy są rewelacja, a ten po prostu ubóstwiam ze względu na zapach. Kocham konwalię i ten zapach jest cudowny. To jest 130 ml. Świetnie nawilża, świetnie wsiąka, jest bardzo wydajna. Można ją rozciąć, zużyć do końca. Dla mnie same plusy i pięknie, tak delikatnie pachnie. Nie jest ten zapach taki nachalny, taki... Mnie się kiedyś podobały z Ziai kokosowy krem do rąk, ale okazało się, że ojejku, on tak strasznie intensywnie pachnie, że jednak nie. Także te z 4 pór roku, wszystkie jakie są polecam, trzeba trafić na swój zapach. Jedni wolą cytrynowy, jedni wolą melona, teraz wiem, że jest edycja limitowana, jest chyba poziomkowy, owoce leśne. Także naprawdę warto kupić. On nie jest drogi, jest bardzo wydajny. Serdecznie polecam. Kolejna rzecz, to jest, tu mam w torebce schowane, bo zużywałam go do końca. Chodzi mi o krem BB z firmy Maybelline. Zużyłam go do końca, niestety jest mniej wydajny niż Garnier, ponieważ starczył mi na około 2 miesiące, dokładnie bez 3 dni, na 2 miesiące. Jest bardzo rzadki. I muszę Wam powiedzieć, że ja z tego kremu, tak ja mówiłam, że chcę zrobić taką porównawczą tych kremów polskich BB, dlatego nie będę się zbytnio rozgadywać. Ja z tego kremu byłam bardzo zadowolona, tyle że miałam odcień light i light był troszeczkę za jasny. Na pewno kupię jeszcze jeden krem, tyle że w kolorze medium. Długi będzie ten filmik, ale troszkę mi się zebrało tutaj tych produktów. Kolejna rzecz, którą tego akurat nie zużyłam w ciągu maja i czerwca, tylko praktycznie przez kilka, dobre, myślę, że z 10 miesięcy, to jest pianka do golenia. Ja uwielbiam męskie pianki do golenia ze względu na zapach. Damskie mają jakiś tam zapach kwiatowy, owocowy, nie. Uwielbiam po goleniu, pach zwłaszcza, czuć taki ten męski zapach. I to jest pianka do golenia, Korsarz, Fresh, też produkt polski, też z farmy CF, tak samo jak ten balsam antycelulitowy i ten krem, to jest ta sama firma. Bardzo dobra pianka, wydajna, ładnie zmiękcza zarost, super pachnie. Jedyny jej minus to bardzo duże otwór tutaj, że trzeba naprawdę umiejętnie wycisnąć tego produktu, bo może go nam troszeczkę za dużo wylecieć, ale jeśli się zastanawiacie nad kupnem pianki do golenia, to Korsarza bardzo serdecznie polecam. Kolejna rzecz to jest płyn do higieny intymnej z Ziai. Kremowy płyn do higieny intymnej z kwasem mlekowym, ochronny, świetny, super zapach, wydajny, to jest 500 ml. Wydaje mi się, że wzmacnia naturalny system ochronny. Ja często korzystałam z basenów, a nie przyplątały mi się żadne infekcje, także używałam go bardzo długo. On mi się pod koniec maja skończył. Jest bardzo, bardzo dobry. Polecam ten właśnie płyn do higieny intymnej. Nie jest drogi, a tak jak mówię, to jest 500 ml, jest naprawdę wydajny. Pompka jest dobra, działa ten system open i stop, żeby kiedy mamy stop, to on rzeczywiście się nie przyciśnie, można go przewozić, kiedy mamy open, to rzeczywiście można go przycisnąć i przez cały czas użytkowania nie zepsuła mi się ta pompka, także bardzo dobry produkt. Kolejna rzecz to są chusteczki nawilżane z Biedronki Dada. To miałam akurat lawendowe, bo to jest pantenol i wyciąg z lawendy. Do czego ja tych chusteczek używałam? Ja codziennie jak się maluję, paciam wszystko na ręku. Ale jak paciam, to w końcu mam całą rękę upacianą i już nie mam gdzie dalej pacieć. I lubię za każdym razem trochę przetrzeć ręce. No ale tak, biegać cały czas do łazienki bez sensu, kiedy maluje się przed oknem, a z drugiej strony wycierać się z taką suchą chusteczką, to w końcu można sobie skórę zedrzeć. No i ta sucha chusteczka tak nie zbierze tego produktu, zwłaszcza jeżeli na przykład kładę korektor, bo uwielbiam położyć korektor na rękę i palcem go powklepywać. I te chusteczki były idealne. Do końca były mokre. One mają tutaj taki rzepień. On się wydaje, że on już się nie klei, prawda? Ale naprawdę, wierzcie mi, że do końca te chusteczki były mokre. Nie są drogie, to są 72 sztuki, starczyło mi ich na bardzo, bardzo długo, także gorąco, gorąco polecam do wycierania rąk. Nawet, znaczy ja po makijażu jeszcze myłam później ręce, bo one mimo wszystko zostawiały taki ten pantenol troszkę takie klejące, ale przy malowaniu to było idealne. Będę na pewno do nich wracała. Kolejna rzecz to jest Flos Lek, żel ze świetlikiem lekarskim i rumiankiem. Ja też o nim mówiłam. Nie, ten Flos Lek był niedobry. Ja ten rumianek, bo to miał łagodzić podrażnienia, nie łagodził, taki był nijaki. Czekałam aż się skończy. Teraz kupiłam ze świetlikiem i z herbatą. Zobaczymy jak ten. I dwie ostatnie rzeczy. Tu dostałam próbkę w aptece korektora bądź też fluidu z Avène. Jeden, tu były dwie próbki. Jeden był, ten wyżej był do skóry suchej, ten był do skóry tłustej. Ten do skóry ja używałam na zaczerwienienia wokół nosa i delikatne tutaj. Ten do skóry suchej był zbyt tłusty, jeśli właśnie tu na te miejsca i nie trzymał się dobrze. Ten do skóry tłustej, który miał bardziej suchą konsystencję, był bardzo fajny, ale myślę, że nie kupiłabym pełnowymiarowego opakowania, zwłaszcza, że to jest najprawdopodobniej fluid, ja go, podkład, bo to podkład taki w kompakcie, dosyć ciężki, mocno kryjący, także ja aż takich podkładów nie lubię, także raczej do niego nie wrócę, ale fajny taki dodatek dostałam w aptece. Mogłam wypróbować, ale myślę, że pełnowymiarowego opakowania nie kupię. I ostatnia rzecz, którą po prostu tak się cieszyłam, że dostałam w aptece, znaczy, najpierw to nie byłam pewna, czy mogę używać, ale później na jednym filmiku usłyszałam o nim dobre opinie i ucieszyłam się, że mogę sobie go wypróbować. To jest próbka kremu z Vichy, właśnie do matującego takiego podkładu do twarzy, bo to jest Mattifying Face Fluid Dry Touch. Muszę dokończyć nagrywanie na drugim aparacie, ponieważ tamten padł. W każdym razie nie mam pojęcia, ile tam się nagrało, ale mówiłam o tym kremie, więc jeszcze raz powtórzę. To jest krem matujący do skóry tłustej i mieszanej. I ja bałam się go używać, bo tłustą to ja mam strefę T, a policzki mam suche i myślę sobie, kurczę, jak ja go nałożę, no to on mi wysuszy, bo ja chciałam, lubię ochronę przeciwsłoneczną, ale lubię często nakładać balsamy przeciwsłoneczne o takiej tej normalnej konsystencji, po prostu bez kremu nawilżającego i to mi wystarcza. No i tego się troszkę bałam. Ale o filmiku Nisiak z 83 o ochronie przeciwsłonecznej usłyszałam dobre opinie i stwierdziłam, że trzeba wypróbować. I wiecie, on ma naprawdę taki dry touch. Nie ma takiej konsystencji suchej, ale jak się go rozsmaruje, to on się robi taki suchy, a jednocześnie moje policzki były tak gładkie i ja czułam, że one są nawilżone i chyba to, że on jest do skóry mieszanej, on chyba wyczuwa te strefy suche. Co prawda, nie wiem, czy na przykład używając go 2 czy 3 tygodnie pod rząd, nie byłoby tak, że w końcu musiałabym nałożyć krem nawilżający na policzki, ale ja z tej próbki byłam bardzo, bardzo zadowolona i ja na pewno do tego kremu wrócę. Na pewno w tej chwili mam krem przeciwsłoneczny z Avène, też bardzo dobry. I jeżeli ten krem z Avène mi się skończy, to ten z Vichy na pewno kupię. No i jak widzicie, już pusta jest torebka. Oto cały projekt Denko. Mam nadzieję, że ten filmik też Wam się podobał. Jeśli tak, to kciuk w górę. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmiku. Mua!